Dzień dobry! Znowu witamy, ojej, żyjesz? To już może witać. Witamy wszystkich miłośników obcowania pięknym, idealnym. To jest piękno idealne. Nie, no my przecież. Bo to przecież kolejny odcinek serii, w której najpiękniejsi polscy mężczyźni jadą oglądać najpiękniejsze polskie stadiony. A dzisiaj to zamieszamy konkretnie, nie? Bo sami nie wiemy, w ilu miejscach dziś będziemy. Bo to taka spontaniczna decyzja była wczoraj, żeby tu ruszać. Dzisiaj będzie chłodny, sympatyczny dzień. Tylko 30 stopni. 35 w Warszawie, na Śląsku 30, to razem 75 stopni. Jesteśmy. Ale tutaj to jest miasto miłości. To miasto miłości? To nawet nie wiedziałem. W każdym razie jesteśmy w Świętochłowicach. Kurwa, tu nie jest pięknie. Tu jest takie mini koło fortuny chyba. Kilka literek jest zakrytych. Ciekawe, jaka to kategoria hasła. Czy tu nie można się zakochać? No jak miasto miłości, to chyba można. No właśnie. A ja myślałem, że miłość to tylko w Zakopanem. Nie bardzo wiemy, co tu się zwiedza, ale znowu nam się przewodnik trafił. I znowu przewodnik poza kamerą, bo to wstyd się kazać chyba przy nas, nie? Tak? Wstyd? No nie mówiłem. Ale takie miejscowe nam zaraz pokażę. Tragedia, no proszę państwa. No to nie było. No, bar u Heli zamknięty, a miał być od 7 rano otwarty, no. Do Wielbłąd. Pan przewodnik zaordynował, żeby pójść do baru Wielbłąd. Wielbłąd okazał się być sklepem monopolowym. No to za zwiedzanie, panie. Za zwierzanie. Nie ma to jak piwko o 13, nie? Bardziej o 10.04. Dobra, bierzemy się za robotę. No to nie ma co się opierdalać. Wchodzimy na obiekt sportowy, a to będzie, proszę pana, tor. No z czego Świętochłowice słyną? Z toru speed. Łajowego, Wanek. No jakiego łajowego, kur... Speedrowerowego. Speedrowerowy? Tak. Śląsk Świętochłowice ma sekcję speed rowerową. I tu jest boisko do speedrowera. Boisko do... roweru. Rowerura. I jak? Policji jeżdżą na rowerach, tak jak na żużlu. Tylko motorka nie mają w dupie, czy jak to tam się, gdzie to tam się instaluje. Pierwszy raz widzę taką arenę do speedroweru. Nie no, dla mnie kapitalny obiekt. Dobra, koniec z tym speedrowerem. Tak naprawdę przyjechaliśmy tu po coś innego. Zdrowie! No inny stadion tutaj był w planach do oglądania i właśnie próbujemy się na niego dostać. Stadion Skałka! Panie, czegoś takiego to jeszcze nie mieliśmy. W rękach. Bilet na zwiedzanie stadionu. Nie no dobra, Meczycho tu jest. Dzisiaj po raz pierwszy przy zwiedzaniu stadionu trafiliśmy na Meczycho. Teraz. O kurwa! O, ale stadion. Bardzo fajne. Kurde. Fajne, ale myślę, że będzie więcej krzeseł. To... Nie no, takie stadiony to ja lubię. Ja lubię, jak są wały dookoła boiska. Polska piłka to jeden wał. Jeszcze drużyna kobiet tu gra. W czwartej lidze. A jak się nazywa zespół czwartej ligi kobiet ze Świętochłowic? To pewnie Śląsk. No nie. Świętochłowiczanka. Tygryski. Tygryski. Tygryski lubią miski. To lubią tygryski. Ogryski. Tygryski lubią ogryski. To jest stadion piłkarsko-żużlowy. Tu kiedyś była sekcja żużlowa. I ona wróci z powrotem. Teraz próbują ją reaktywować. Na razie juniorzy tutaj jeżdżą. Na razie reaktywowana jest sekcja e-sportu, bo Śląsk Świętochłowice startuje w Minecraftowej lidze żużlowej. Emocje na stadionie w Świętochłowicach. Znaczy jeżdżące wirtualnie na żużlu? Tak. Taśma poszła w górę, lepiej ze startu chyba, koście, świetny start Karonia, dobrze też w niebieskim kasku. Tylko w tej grze Minecraftowej to trochę inaczej ten obiekt wyglądał. No i już po Meczychu. Fantastyczne były zawody. O ja pierdolę. Śląsk Świętochłowice wygrał z Sarmacją Będzin 1-0. Ale to, że bramka padła w tym meczu, to jakiś naprawdę cud. A ja się nie przejmuję, bo ja jej w ogóle nie widziałem w tym momencie. Więc w sumie co mnie to obchodzi? Starość jest przejebana. Jedziemy dalej, nie? Znaczy z powrotem? W stronę domu. Ruszamy w stronę domu. Już rybki wołają jeść, tak? Rybki śpią w jeziorze. A karasie po kutasie. Będzinie? Nie pasuje? A co mnie to pasuje? Jesteśmy w Będzinie. A wiesz co tu będzie? Sceny rozbierane tu będą. Ma pan ochotę na sceny rozbierane? Ja nie mam ochoty na nic.
Jestem kurwa ciut zmęczony. Jest tak gorąco nawet, że jak sikasz, to mocz nie dolatuje ci do ziemi, bo paruje już, wiesz, w trakcie sisiania. Może wy nie wierzycie, ale naprawdę. Ale to pokaż. Ale to ponawiam, teraz pokażę. Zauważ, jak są balaski, że już są wszystkie wyschnięte balaski. Psie, kupy. Jak nie pies robi już kupę, to już do ziemi dolatuje wyschnięta, tak jest gorąco. To głupio zabrzmi, ale tak specjalnie nie zwracam na to uwagi. A jak wejdziesz, to zobacz. Rozumiem, że co chwila wchodzisz. Gówniane życie, tutaj człowiek chodzi po gównach. Ale dworzec klasa, ekstra klasa. No i obiecane sceny rozbierane przed nami. Widzi pan? Dźwigawy się rozbiera, macha do nas siusiakiem. Panie dźwigawy! Jest komin. O ten, po prawej. Ale kto ciepłowni będzie. Od 20 lat nieczynny i właśnie go rozbierają. 130 metrów miał. Każdy chciałby mieć 130 metrów. Taką wielkość. No zobacz, bo on jest tak położony, że nie można zrobić takiego pierdut, że on padnie. Więc to rozbierają go od góry. Już pewnie z 1/3 wypieprzyli. Tam na górze jest jakaś maszyna, jakaś koparka. I rozpierdziela to od góry. La 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 la. Czy rozbierany 130-metrowy komin nie jest atrakcją? Zrobię zdjęcie temu kominu. To ostatnia szansa zobaczyć takie cudo w Będzinie. Dobra, nie tylko kominami człowiek żyje. W Będzinie jest też o dziwo stadion. Stadion! I właśnie pod nim się znajdujemy. No dokładnie pod nim. Ciekawe, czy będzie można na niego wejść. O matulu. O kur... de. To jest, proszę pana, stadionicho przez duże S. Nie wierzę, że jest ktoś, komu ta trybuna się nie podoba. Lata temu to ja tu byłem chyba i wydaje mi się, że taka sama trybuna była z drugiej strony. Jakby tak było z drugiej strony, tak samo jak z tej, było po prostu cudownie. Widzieliśmy dzisiaj zespół Sarmacji Będzin w akcji, chociaż to trochę za dużo powiedziane chyba, bo akurat ta drużyna to żadnej akcji chyba nie zrobiła w tym meczu, ale zobaczyliśmy ich na boisku, a teraz zobaczyliśmy ich stadion. Mamy kompleci, no pół stadionu to jest, no. Ale fajnie. Ale pół stadionu to jest... Takie pół stadionu jest lepsze jak cały słabszy stadion. To będzie memem. Pan Adrian 2023. I obok stadionu płynie rzeczka, o. Jak się nazywa? Czarna Przemsza. Czarna Przemsza? Ja lubię takie kreatywne działania. Proszę bardzo, hasło Będzina. Będzin to fajne miasto. Z pierdnięciem, z jajem i proste. O, można? Można, bardzo ładne. Bardzo ładne, nie? Bardzo wymyśliłbyś ładne. Takie? Nie. Jak mi się podobało kiedyś jakiś klub, chyba Olimpia Zambrów zrobiła konkurs na hasło, na lepsze hasło reklamujące najbliższy mecz. I wygrał jakiś pan z hasłem... Zapraszamy na mecz. Zapraszamy na mecz. Chyba jako jedyny wystartował w tym konkursie. Ale porządne miejsce żeśmy znaleźli, przy samym dworcu. Bar Iwny. Może tam było napisane bar dziwny. Bar dziwny? Może tak, bar dziwny. Ale nam dzisiaj idzie. Zaraz hat-tricka machnie. Trzecia miejscowość dzisiaj. No czorta. Zawiercie. Całkiem niedawno tu byłem w ogóle, bo tu pod Zawierciem festiwal muzyczny był. Najlepszy w Polsce. Kołysanek się człowiek nasłuchał, a teraz wrócił, żeby zobaczyć stadion i meczycho. Panie, to woda nie browar. Oho, Mickiewicz. Mickiewicz i pan Adrian. Pan Adrian pomacha. O, no machaj, jeszcze raz pomachaj, no. Stadion tysiąclecia państwa polskiego. To w tym roku chyba, nie? Kto to może wiedzieć? Wakacje są. No to wchodzimy i podziwiamy. Ależ to. No. Znowu mamy wały, to teraz więcej mamy tych siedzisk, niestety plastikowych. Sektor gości jest niezły, bo tam akurat mało plastiku. Panie, dzisiaj w ogóle trafiliśmy na drugi mecz, bo znowu tu jest mecz. Za chwilę połączony z festynem. Zobacz, jakie tu atrakcje masz. No nie może na takiej pandzie byś nie pojeździł, no. Spróbuj, no. No zobacz, no, jak ona tutaj nie będę, jednym okiem nie na ciebie będę, zerka. Skoczyłbyś na to, no. Z konikiem się nie lubisz bawić. Co ty? Ja jestem za gruby na coś takiego. Właśnie się dowiedzieliśmy, że limit jest 90. Koniki są do 90 kg, ale mieli też na tym festynie w ofercie coś, co jest od 90 kg. O! Od 90 kg smakuje najlepiej. A od 110 jak smakuje? Nie? 10 smakuje. Ja tyle nie ważę. Tak, nie ważę. Generalnie fajny tu widok jest, nie? No, z tej trybuny krytej. Raptem tylko trzy jakieś filary zasłaniają. Raz, trzy, cztery. W sumie pięć filarów jest. Tak lepiej jak na Viaplayu. Tam też filary widać? No tam nic nie widać. No takie sobie szczęście przynieśliśmy gospodarzom.
bardzo popychał. Panie, gola widziałeś chyba, nie? A tam jest kibel, jakby co. Ach, Warta Zawiercie minimalnie przegrała z AKS-em Mikołów 0-3. Panie, tu jest stężnia zaraz przy stadionie. Tu, no zaraz przy stadionie jest stężnia, no kurde. Nawet nie wiedzieliśmy, w jakim tutaj jesteśmy w tym otoczeniu. To zdrowotnie się podrasowaliśmy na tym spotkaniu, kurde. No już wątroba nie boli i ten, pośladki nie pieką. Aj, przykra informacja na sam koniec. Dotarliśmy pod wejście do kafe baru Ewa. Kafe bar zamknięty, taki ładny, no kurde. Niełatwa sprawa, ale w takim razie podsumowanie musimy zrobić o suchym pysku. I co teraz? I teraz najważniejsze pytanie. Który z tych dzisiejszych stadionów, które były bardzo ładne, zamiesza w naszym rankingu, w którym sami się chyba w ogóle pogubiliśmy? No i już po obradach wszystko wiadomo. Na pierwszym miejscu pozostaje Nogat Malbork. Na drugie miejsce wskakuje Śląsk Świętochłowice, wskakuje na drugie miejsce. Dobra, dziękujemy za uwagę. To była wspaniała wycieczka. Gdzie mamy jechać następnym razem? Bardzo prosimy o sugestie, bo te stadiony, które dzisiaj wizytowaliśmy, pojawiały się na liście w komentarzu. Nie mówcie, że tak nie było. Gdzie mamy jechać w następnej kolejności? Do Chorzowa. Tak, dziękujemy za uwagę. Ostatni. Musiał być jakiś akcent siatkarski, no w końcu jesteśmy w Zawierciu, które z siatkówki słynie.